Cześć, witajcie na kanale CTG TV. Ja od zawsze nie byłem Paweł. A ja od nigdy nie byłem Jacek. I w dzisiejszym filmie pokażemy wam coś, czego byście się tutaj nigdy nie spodziewali, bo jest to wzmacniacz używany przez muzyków w latach 60. do grania rock'n'rolla, bluesa i innych takich rzeczy, których tutaj nigdy u nas nie usłyszycie, a my i tak wam go pokażemy. Ha. Tak. Intro. No dobra, może wzmacniacz to jest delikatne nadużycie, ale nie oszukujmy się, jakbyśmy te ślepy testy zrobili znowu, tak jak to mamy ostatnio w zwyczaju, to nikt by się chyba nie zorientował. Więc nie będzie to wzmacniacz, a będzie to to maleństwo, czyli Universal Audio Dream 65 Reverb Amp. Znowu będzie, że nie umiemy w angielski, nie? Bo powinieneś powiedzieć Universal Audio. Dobra, jeszcze raz. Universal Audio... Audio Dream 65 Reverb Amp. Brawo. Pedal. Chyba dobrze. Nie wiem, nieważne. Napiszcie na dole, czy dobrze. Tak. Bo jak nie dobrze, to trudno. To jest UAFX Dream. Dobra, koniec jaj. Jest to efekt, kostka, która ma za zadanie symulować, emulować wzmacniacz Fendera z lat 60. właśnie, który nazywał się Deluxe Reverb. I tak się ktoś przyczepił. Taki właśnie wzmacniacz. No i czysto teoretycznie jest to taki właśnie wzmacniacz w kostce, ale oprócz tego wzmacniacza samego w sobie mamy tutaj jeszcze kilka innych feature'ów i zaraz właśnie sobie przez te feature'y przejdziemy, zanim zaczniemy udawać, że gramy na tym. Znaczy ja będę udawał, ty nie musisz. Ja będę udawał, że wiem coś o nim, a ty będziesz udawał, że potrafisz grać rzeczy, które on potrafi zagrać. Dobra, co my tu mamy? Jak widzicie, efekt jest raczej mały, taki trochę większa kostka, trochę większy efekt. Nie wiem, nie mam tu nic do porównania, ale nieważne. Taki powiedziałbym, że pedalboard friendly. Jak już mówisz, że pedalboard friendly, to bardzo fajnie, że wtyki są na górze, można połączyć ze sobą około siebie 5 takich, bo jest chyba 3 wzmacniacze i 3 efekty ma z tej serii, jeśli dobrze pamiętam. Jak nie więcej, bo oni chyba już coś wypuszczali. W każdym razie tych efektów tak faktycznie kilka jest, są wzmacniacze, są pogłosy, są delaye, są kompresory i tak dalej, i tak dalej. Można sobie to połączyć, tak jak Jacek właśnie powiedział, wszystkie gniazda na górze. Jak już o gniazdach wspomniałeś, to mamy standardowe, normalne zasilanie, nie ma tutaj nic udziwnionego, ani jeśli chodzi o wtyk, ani jeśli chodzi o napięcie, ani jeśli chodzi o pobór mocy, bo tu jest w sumie producent deklaruje 400 mA, jeżeli dobrze pamiętam, pójdzie mniej, no lepiej mieć zapas, wiadomo, ale to też nie jest nie wiadomo jak prądożerne. Efekt ma stereofoniczne wejście oraz wyjście, co można wykorzystywać na kilka sposobów, ale o tym powiemy trochę później. Można korzystać oczywiście w trybie mono, tak jak my korzystamy w tej chwili. No i na górnym panelu mamy 6 potencjometrów, zaczynając od lewej górnej strony volume, czyli gain, bo tak to było w przypadku oryginału. Mamy potencjometr od pogłosu, mamy output, czyli po prostu naszą głośność i na dole bass, treble i boost. Jeśli chodzi o potencjometry treble i boost, one mają różną funkcję w zależności od tego, jak mamy ustawiony ten tutaj przełączniczek. Więc od niego zaczynając. Środkowa pozycja jest to pozycja amp i wtedy jest to treble, czyli wysokie częstotliwości i boost. Jeżeli przełączymy go sobie w tryb alt, czyli pozycja do góry, wtedy te dwa potencjometry służą nam do zabawy ustawieniami tremolo. Treble zamienia się w speed, czyli mamy prędkość naszego efektu, prędkość tremolo, a intensity to ilość tego efektu. Intensywność. No dobra, może siła. Być siła głos. Efektu. Tym samym przyciskiem przełączając sobie, właściwie przytrzymując, bo wtedy to jest pozycja, która odskakuje do pozycji pierwotnej, mamy opcję zapisania sobie ustawień. Kolejne dwa switche po prawej stronie mod, gdzie wybieramy sobie właściwie brzmienie tej symulacji wzmacniacza. W środkowej pozycji jest to stock i powinno nam to brzmieć tak jak oryginał Fendera. W górnej pozycji jest to lead i jest to modyfikacja z lat 80., jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jak Audi Special chyba to nazywa. Audi Special, tak, dokładnie.
A w dolnej pozycji to się nazywało tak ładnie D-Tex i to jest modyfikacja Dumbla na tym wzmacniaczu. One się delikatnie od siebie różnią głównie ilością gainu i w zależności od tego, jak macie ustawiony ten przełącznik, to inaczej zachowuje się potencjometr boost. W przypadku tej środkowej pozycji, czyli stokowej, boost jest po prostu clean boostem. W przypadku leada i w przypadku D-Tex, tak, D-Tex dodaje nam gainu. No i ostatni przełącznik, opisany jako speaker, czyli tutaj mamy do wyboru symulacje kolumny. Stokowo są to trzy symulacje plus wyłączenie i tutaj sobie przełączacie, o tak będzie, bo zielone to są te stokowe, czerwone, jeśli dobrze pamiętam. Czerwone? No, nieważne, czerwone. Nieważne, w każdym razie są trzy, którymi możecie sobie przerzucać między nimi albo wyłączyć, jeżeli żadna z tych diod się nie świeci, to mamy wyłączoną symulację. Po zarejestrowaniu urządzenia dostajecie kolejne trzy i tam są wtedy trzy inne głośniki z różnymi innymi setupami. Nie będę ściemniał, nie chciało mi się tego zapamiętywać, więc plansza, poczytajcie sobie, co jest 5. Jak chcecie, to sobie zapauzujcie, będziecie wiedzieć, która pozycja robi co. Inne głośniki z komba są, tak. V30. No, Oxford to jest na pewno ten oryginalny, na pewno jest Greenback i na pewno jest Electro Voice. Tak. No dobra, no i na dole mamy dwa switche. Akurat w tym wypadku teraz u nas... Jest bypass. Jest bypass, jeżeli żaden z nich się nie świeci, mamy bypass. Jak się świeci tak, to jest nie bypass. Te switche też można sobie konfigurować w zależności od presetu. Podstawowa wersja tych switchy jest taka, że jeden działa w trybie live, mhm, czyli sobie włączacie i ustawiacie wszystko i tak wyłączycie i to powiedzmy, mhm, że zostaje, a preset to są, możecie sobie wybierać, tak, zapisane presety, w sensie wybieracie jeden preset, który jest zapisany, tak, tutaj pod tym przyciskiem, tak, i to jest wasze brzmienie zapisane na urządzeniu, więc bez względu na to, czy coś pokręcicie, czy nie, jak wrócicie do presetu, a nie zapisywaliście zmian, tak, to macie to brzmienie, które było zapisane. Korzystając z aplikacji, możecie zmieniać te przyciski, w sensie ich... Tak, ich funkcje. Ich funkcje mogą być na odwrót. Jeżeli na przykład korzystacie tylko z efektu jako wzmacniacza, możecie sobie drugi przycisk ustawić jako włączenie reverbu, mm-hmm, bądź włączenie tremola. W sensie jest dowolność takich. Tam jest chyba z 8 kombinacji, tego, jeżeli, tak, pamiętam. Co jest jeszcze fajnego i do tego też się przydaje aplikacja, właściwie nie da się tego zrobić bez aplikacji, mm-hmm, to wykorzystanie sobie tych gniazd, o których powiedziałem wcześniej. Pokażemy wam to oczywiście, ale możecie wykorzystać ten efekt jako, no to jest w sumie dosyć oczywiste, jako inny preamp, dodatkowy preamp z własnym wzmacniaczem. Ale tutaj jest dedykowany tryb do tego, który pozwala wam, podpinając sobie tego Dreama do jakiegoś wzmacniacza, heada, wybierać z poziomu urządzenia, czy gracie na przedwzmacniaczu waszego wzmacniacza, czy korzystacie z Dreama wpiętego w końcówkę mocy. Co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo w zasadzie wtedy nie dość, że jest to no już jakieś tam brzmienie wzmacniacza, to oprócz tego zachowuje się jak sterownik i nie, mhm, potrzebujecie żadnych dodatkowych sprzętów, żeby właściwie sterować, no niejako sterować wzmacniaczem i tym efektem. Ale do tego przejdziemy później, to na razie tak w ramach informacji, do czego to małe urządzenie jest zdolne. Nie będziemy was zamęczać graniem na czystym, bo ani na crunchu, bo nie umiemy. No, pokażemy wam po prostu... jak w każdej z tych sytuacji wzmacniacz, efekt, efekt. Wzmacniacz, wzmacniaczo trochę, efekt. Wzmacniaczo efekt się zachowuje i zaczniemy sobie po prostu od tego, że będzie to nasz dodatkowy overdrive do naszego wzmacniacza. Dzisiaj setup jest dosyć nietypowy, bo ponownie, tak jak jakiś czas temu, w przypadku Taurusa, tak, korzystamy z Jet City. Jet City VHT mod. A że chcemy też dzisiaj pograć sobie ciszej, bo tutaj wokół pracują jeszcze ludzie. Tak. Musieliśmy zastosować... To mamy wideo. Wideo mamy takie stare. Takie, widzicie? Stare wideo. Widzicie? Albo ten, Amplituner. Kiedyś było coś takiego, kojarzycie? Amplituner! No było! Tak, korzystamy z Xboxa, to jest od Universal Audio. Tak jest. Które jest naszym... naszą kolumną i loadboxem, tak, w tym jest momencie. I wchodzimy od razu w interfejs z tego. Więc gramy sobie tylko z monitorów, które wy nie widzicie, tak, a my je słyszymy. Czyli Signal Chain, jeszcze raz, gitara, Dream, Jet, z Jetta do Oxa,
i z OXa do interfejsu. Nic więcej po drodze. No, kable tylko. Tak, ten Dream sobie nie gada, czyli mamy teraz kanał czysty wzmacniacza. Wyjątkowo ładnie, nie jestem przyzwyczajony do takich kanałów do strojenia. Widzisz? A my tylko tak letko stroimy. Letko, no. No dobra, to teraz tak. Pogłos wyłączony, boost wyłączony, tremolo wyłączone, wszystkie gały na 12 i zachowuje się to w taki sposób. Ktoś powiedział, że to nie gra, wzmacniasz prawdziwy. Gra w sumie. W sensie, wiesz, i wszystko to, no wiem, ale dlatego, wiecie, o co mi chodzi. No. Dlatego na początku powiedziałem, że w sumie można by było powiedzieć, że to jest wzmacniacz, bo jakby się ktoś, jakbyśmy kogoś wpięli po prostu, tak na ślepo, nie wiedziałby do czego jest wpięty, tylko by sobie słuchał, to nie ma absolutnie opcji na to, żeby stwierdził, że... To co, pokażmy może, czym się różnią poszczególne tak. opcje. Dobra, mody. To wróćmy sobie do mniej więcej na 12. Mhm. To jest teraz stok. Moim zdaniem są takie różnice trochę nietoperzowe. Subtelne bardzo, no. Większa różnica się robi, jak zaczniemy korzystać z boosta. Wtedy, z racji tego, że boost działa inaczej dla każdego z tych trybów, to automatycznie różnica jest większa. Ale tak, faktycznie moim zdaniem też jest to taka nietoperzowa różnica. No. Być może faktycznie jest tak, że ten, zapominam jak on się nazywa, Ditex, że Ditex ma ciut więcej gainu, ale to jest tak,
jakbyś przez przypadek chuchnął na gałkę game. To jest... Dlatego pokażmy jeszcze, jak się zachowują między clean boostem a dopałką. Bo... Tak, tak. No to tu mamy teraz stok, czyli teoretycznie jak zacznę kręcić boostem, to jest clean boost. Tak. Subtelne, nie? I, no i tak jak słyszycie, raczej clean boost. A w przypadku lead i detex, zapamiętałem, powinien to być gain boost, not clean boost, dirty boost. Więc mamy teraz tryb lead i zobaczmy, jak to się zachowa. Wydaje, że masz też jakby trochę więcej basu, tylko miałem takie, wiesz, jak przełączyłeś, to miałem takie wrażenie, że jakby trochę bas się też zmienił. No może, nie zwróciłem uwagi, ale nie tego słuchałem, więc no może tak być. No i w przypadku detex też będziemy mieli, teraz jest stok z boostem na maksa. Bardzo podobny do lead, tylko jeszcze ciut więcej gainu na rozkręconym buście. Na maksa w prawo. No, więc tym się różnią od siebie mody. W zależności od tego właściwie, co kręcicie, to albo ta różnica jest bardzo marginalna, albo po prostu zyskujecie więcej gainu, więc może się to przydać. Komuś gainu mało, to jak najbardziej. A no i tutaj cały czas, pamiętajcie, mieliśmy gain tak naprawdę w połowie, więc jeszcze można by było troszeczkę go dokręcić, nie? No i co my tam mamy dalej? Dalej mamy pogłos na przykład i ten pogłos... symuluje pogłos sprężynowy wzmacniacza. Tak. Więc tak, więc nie jest to pogłos sprężynowy, tylko jego symulacja. Jest to symulacja pogłosu sprężynowego... Sprężynka taka mała. Taka z długopisu. Taka od pick-upa. Wtedy albo taki od pick-upa. Pogłos byłby taki tyk. No na pewno to nie jest sprężynka od pick-upa. No nie. No nie. Reaguje w ogóle na ten. Ładnie reaguje na artykulację, nie? Bardzo ładnie. No, to Universal Audio w końcu. No, no, tak. Dobra, no to jak mamy pogłos za sobą, to kolejny efekt, czyli tremolo. I żeby skorzystać z tremolo, to musimy się przełączyć, tak jak wspominałem, w ten tryb Alt. I teraz tymi dwoma potencjometrami bawimy się tremolem właśnie. Dajmy sobie prędkość tak mniej więcej na środek. Zobaczmy. Thank you.
bardzo takie przyjemne to tremolko jest. I teraz dwie ważne rzeczy moim zdaniem na temat, po pierwsze samego urządzenia, ale akurat w tym wypadku również chodzi o tremolo. Jak przełączymy się z powrotem w tryb amp i zaczniemy kręcić tymi gałkami, to nasze ustawienia do tremolo się zapisały. Więc jak sobie ustawicie jakieś tam tremola, a potem stwierdzicie, że chcecie sobie dokręcić boosta albo chcecie sobie dokręcić góry, to musicie po prostu przełączyć ten pstryczek tutaj i tam te ustawienia się zapisują. To jest jedna ważna rzecz dotycząca efektu tremolo. A druga ważna rzecz dotycząca tremolo to to, że jeżeli chcecie korzystać z tego moda trybu, który nazywa się Detex, to boost musi być skręcony na zero. Bo i teraz jak jest skręcony na zero, to tremolo będzie działać. Ale jak zaczniecie korzystać z boosta, to tremolo się wyłączy. Także ważna uwaga i wspominam o tym w sumie dlatego, że w instrukcji jest to napisane tak naokoło i tak jakoś, chciałem powiedzieć nie po polsku, no tak nie po angielsku. No ktoś to tak naprawdę niezbyt klarownie powiedziałbym napisał. To więc teraz przejdźmy do podpięcia kostki bezpośrednio do interfejsu. No i dobrze, wpięliśmy drodzy Państwo Dreama prosto w nasz interfejs. I będziemy teraz z niego korzystać po prostu jako wzmacniacza z kolumną i z mikrofonami. Tak. I w tym wypadku aktualnie korzystamy sobie z pierwszej symulacji, czyli GB25 i to jest ta symulacja domyślna, stokowa. Czyli niekoniecznie trzeba rejestrować, żeby z niej korzystać. No tak, no i tak to właśnie gada sobie teraz na takich ustawieniach jak mamy. Zaraz się pobawimy, pokręcimy, to sobie posłuchacie. Jak się zachowuje to? Plus pozmieniamy pewnie sobie trochę te głośniki, nie? Mhm. No, to go ahead. Widzicie, różnica pomiędzy kolumnami i mikrofonami jest dużo większa niż między tymi trzema modami. Tak. W sensie dużo bardziej słyszalna i ogólnie, no, rzekłbym kolosalna wręcz. Zmienia się oblicze wzmacniacza. I ma to sens, nie? No, zdecydowanie ma to sens. No i cóż, no nie wiem, mi się osobiście w sumie chyba najbardziej podoba ten Greenback. Jedynka i dwójka. Dwójka to jest oryginalny głośnik z tak, tego... Tak, dwójka to jest Oxford, no. Tak. I tak właśnie gada symulacja głośnika z mikrofonem z tego wzmacniacza. Co, ktoś mi powie, że to nie jest wzmacniacz? Ktoś mi powie, że to nie jest wzmacniacz i że jestem głuchy? No ktoś mi powie. Żeby nie było, że coś tam kombinujemy, nie? To po kliknięciu jest tak. A tak i to... teraz gra wasza gitara. Tak. Mahoń. Nawet nie do końca. Nawet nie do końca, ale już bo... bliżej niż wcześniej. No, tak. Tak? Jesteśmy prawie. Jeszcze kabel za długi. I jeszcze preamp w interfejsie. No, czyli już blisko jesteśmy.
Ja wolałbym być dalej. Jakąś latencję czujesz, coś? Tak, ogromną. Ogromną czuję latencję, po prostu latencjuje mnie. Bardzo fajnie to gada. W sensie sama kostka bez niczego, nie? Tak, no tak, sam tak, 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 tak. I to jest moim zdaniem bardzo mocna zaleta w ogóle tej serii, chociaż tak naprawdę no na razie mogę się wypowiedzieć na temat Dreama tak w 100%, że to nie jest tak, że ona ma jakby kilka możliwości, ale tylko w jednej z tych możliwości faktycznie dobrze sobie radzi, tylko no tak jak już słyszeliście do tej pory, jak podepniecie sobie to jako przester bez symulacji kolumny do preampu jakiegoś wzmacniacza, zagra. Jak podepniecie sobie to tak o po prostu do interfejsu albo gdzieś po prostu, no nie wiem, wyjście na przody czy cokolwiek jako backup, no milion możliwości, też gada, co słyszeliście w tej chwili. A jesteśmy dopiero w połowie. A jesteśmy w połowie, no. To co, jedziemy dalej. Tak, no to numero, trio. Więc teraz w zależności co nam się zachce, to podłączymy się albo do końcówki nielampowej, albo do końcówki lampowej. Także zaraz wszystko się okaże. I co teraz się stało, drodzy państwo? To, co zapowiadaliśmy. Wybraliśmy wzmacniacz, końcówkę mocy lampową, końcówkę Jetta. Cała reszta setupu pozostaje taka sama. I posłuchajcie, jak to się zachowuje. Wciąż dobrze. Sorry, że nie gram wam tutaj SRV, bo nie umiem, więc gram tak jak umiem, nie? Power chordy. Teraz już zmieniliśmy mienie. Tak się fuzowato tak zaczął chrumkać. No, ale to zmieniłem też pick-up, nie? Też się schrumkamy. O! Lubicie to, nie? Jak wzmacniasz, prawdziwy. Jak w latach 60. We'll be right back.
kerogenu dałeś i już nie chce się tak ładnie czyścić. Dobrze gada. Zadziwiająco dobrze. Zadziwiająco dobrze. Podejrzanie dobrze. I ostatnia możliwość, no w zasadzie to nie jest, no w sumie jest ostatnia możliwość, jaką możecie podpiąć do czego? No poniekąd. Jest to liniowa końcówka mocy Taurusa, tam ją widać, na oksie leży. Taka, no tak ją prawie trochę nie widać. Tu leży sobie. Taka mała czarna tam. No. Więc tutaj całkowicie odpłynęliśmy z podłączeniami, bo... Profanacja. Tak, totalna profanacja. Wpięliśmy symulację wzmacniacza w tranzystorową końcówkę mocy i... Do symulacji kolumny i głośników. Tak. I mikrofonów. Także to jest... I pomieszczenia w kosmos jakiś w ogóle. No nieważne. No i... No, ważne, że działa. Ważne, że gra. Jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest tak. Głupie. I gra to tak, jak słyszycie teraz. Coś pokręci. A ja mam w ogóle wrażenie, tak sobie zacząłem kręcić przed chwilą, jak grałeś, że w tej opcji najmocniej słychać, co robią podki od bass i treble. Treble sobie zacząłem kręcić i coś słychać. No to dobra, to sprawdźmy. To jest na zero teraz. Ewidentnie. Bo bass. Bass. Każdej z tych opcji podłączenia Dream radzi sobie jak marzenie. Szukałem tego słowa. Tak. Znalazłem się przede mną. No. Tak, dokładnie tak. Dokładnie. No i no jest to bardziej sen niż koszmar. Zdecydowanie bardziej sen Więc niż koszmar. Jeżeli szukacie czegoś Fendero podobnego, jeszcze uniwersalnego pod kątem podłączenia tego, żeby można było z tego korzystać na więcej niż jeden dobry sposób, a reszta, zresztą mówiłem to już dzisiaj, to definitywnie Dream to jest jedna z takich opcji. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie, bo tak jak obiecaliśmy, film miał być długi. I jest coraz dłuższy. I jest coraz dłuższy, więc chyba się wywiązujemy. Została jeszcze jedna, znaczy by zostało pewnie więcej, ale została jeszcze jedna ważna rzecz, o której powiedzieliśmy, o której wspomnieliśmy, czyli opcja na podłączenie tego malucha z jakimś wzmacniaczem na cztery kable, ale to nie jest takie podłączenie na cztery kable, jakie większość z was pewnie kojarzy, na przykład tam z multi-efektów, czy coś w tym stylu, typu sekcja przed, sekcja po, tylko jako dodatkowy drugi preamp. Więc pozwólcie, że się szybciutko przełączymy i zaraz wam wyjaśnimy i pokażemy, co jest 5. Tak jest, go. Witamy was ponownie w naszej kuchni. Dla was minęła sekunda, a dla nas 15 minut. Tak, ale warto było, bo
Teraz przechodzimy do czegoś, co moim, jak się okazuje, nie tylko moim zdaniem, moim również, jest najciekawszą rzeczą, którą można zrobić z tym efektem. A właściwie nie tylko z tym, bo... Z każdym pewnie. Chyba z każdym, na pewno z trzema. No ale rozmawiamy o Dreamie, pokazujemy wam Dreama, więc pokażemy wam to na tym przykładzie. Tak jak widzicie, kabli się nam pojawiło troszeczkę więcej, czyli wchodzimy w temat tych czterech kabli, czy możliwości podłączenia tego ze wzmacniaczem na cztery kable. I teraz tak, po pierwsze, żeby w ogóle to zrobić, to musicie włączyć tryb 4 cables, czy 4 cable mode, albo w aplikacji, tak jak tutaj w tej chwili widzicie, mam nadzieję, albo w aplikacji na telefon, albo jeżeli dobrze kojarzę, to w aplikacji na kompa również można to zrobić. Podłączyć przez USB i ten... Możliwe. Nie jestem pewien, nie pamiętam całej instrukcji na pamięć, więc na pewno z aplikacji na telefon komórkowy można to zrobić. I w momencie, kiedy to włączycie, to wykorzystujemy wszystkie wejścia i wyjścia w urządzeniu. Tak jak widzicie, kable są cztery. Four cables. Tak. I teraz o co chodzi? Tak jak wspomniałem wcześniej, w tym momencie mamy wpiętego Dreama tak, że możecie korzystać na zmianę z preampu wzmacniacza, do którego macie to podłączone, albo z Dreama jako osobnego drugiego preampu, drugiego brzmienia, wykorzystując końcówkę mocy heada, do którego to jest, znaczy heada, wzmacniacza, bo może to być też combo, do którego to jest wpięte. Więc tak naprawdę rozszerzacie wzmacniacz o dodatkowy preamp. Dodatkowy kanał po prostu. Dodatkowy kanał albo zupełnie inny preamp, no bo w naszym wypadku to właśnie tak będzie. Jeżeli efekt jest włączony, to korzystacie z niego jako preampu, końcówki mocy, wzmacniacza i reszta wiadomo, kolumna albo tak jak u nas teraz aux i tak dalej. Jeżeli go wyłączycie, to on przepuszcza ten sygnał do inputa wzmacniacza, czyli korzystacie z preampu wzmacniacza, no i reszta zostaje bez zmian, nie? Wykręciliśmy sobie dwa brzmienia. Na Dreamie jest to taki przełamany, czysty, z trochę pogłosu. Pokażę wam po prostu. Taki ładny, słodki. Mega słodki. Tak. No jak go wyłączymy, to mamy Jetta. Zło i niedobro w pełnej krasie. Tak jest, zło i niedobro w pełnej krasie. No taki był zamysł, ale to nie o nim film. No i prezentacja w sumie najkrótsza z tych wszystkich naszych dzisiejszych. Tak. Ale w dalszym ciągu moim zdaniem najciekawsza. Dokładnie, moim też. Dla nas szatanistów to najlepsza. Możemy sobie na przykład, wiadomo, grać Nirwanę. Tak, jest to opcja śmienita, co mam powiedzieć. No dokładnie. Bo jeżeli na przykład, to jest w sumie bardzo dobra opcja z naszej perspektywy, tak jak powiedziałeś, nie wiem, czy pomyślałeś o tym w takim kontekście jak ja teraz, ale nasze wzmacniacze, znaczy akurat ten, dobra, on jest w stanie na klinach coś tam sobie zagrać tak, że to nawet brzmi. Ale większość naszych wzmacniaczy ma dosłownie kanał do strojenia. No i teraz, gdyby naszła cię ochota na to, żeby pograć coś na takim kanale do strojenia, ale żeby on jednak ładnie brzmiał, no to 5150 i kanał czysty to w ogóle jakby na jednej półce stać nie powinno. Znaczy nie stoi, może i powinno, ale nie stoi kompletnie. Maczeta tak samo. Maczeta tak samo. I nie musisz kupować kolejnego wzmacniacza, bo możesz sobie kupić kanał czysty w kostce i spiąć to ze swoim headem. No tak, i tak. To jest mega. Tylko trzeba by było, znaczy to jest pewnie do rozkminienia. Nie na dzisiejszy film, ale to jest pewnie do rozkminienia,
żeby to jakoś zaimplementować do większego borda i na przykład, wiesz, korzystać przed i po preampie tym i tamtym z różnych efektów, w sensie jakieś linie opóźniające i tak dalej w pętli za tym, ale żeby działały i z, ze wzmacniaczem i z tym i tak samo jakieś dopałki i tak dalej, to by było dobre. To już jest gruba rozkmina. Pedal board numer 3? To już by była gruba rozkmina. Okej, gdzieś tam w międzyczasie, albo na początku, poleciał ślepy test wszystkich opcji, a teraz pokażemy wam, jak one brzmią i co to dokładnie grało. Jeżeli mieliście jakieś typy, co kiedy grało, no to możecie teraz napisać. Jeżeli nie, no to zaraz się dowiecie. Tak jest. Co, drodzy Państwo, jak zwykle dla mnie znowuż ciekawostka, bo okazało się, że w całkowicie inaczej niż w przypadku maczety, końcówka mocy w dżecie zagrała podobnie do końcówki mocy liniowej. Czyli w dżecie masz całkiem równą końcówkę. No na to wychodzi. A przynajmniej przy takich mniej przesterowanych rzeczach, nie? Tak. I nie wiem teraz, jak wam się podobały reszta brzmień. Dwa pozostałe były trochę inne. W sumie jeszcze nie. Ja bym powiedział jeszcze, że czysty kanał, w sensie Dream w preamp i Dream w końcówkę też były bardzo podobne do siebie. Najbardziej inna była oczywiście ta z symulacją prosto w linię, bo mamy całkowicie inną kolumnę, więc wszystko ogólnie się mniej więcej zgadza. No tak. Wszystkie te soundy są zdecydowanie bardzo dobre i używalne i możecie korzystać z tego urządzenia na wszystkie możliwe sposoby, co jest jego niewątpliwą zaletą. I każdy z tych sposobów jest dobry. To znaczy nie ma złych. Jakościowo jest dobry. I nie ma złych sposobów. No nie ma. Więc podsumowując, kupując sobie Dreama, kupujecie w zasadzie pełnowartościową wzmacniacz, który musicie jakoś napędzić. Czyli nie do końca jest to wzmacniacz. Jest to symulacja wzmacniacza, bo symuluje go sam z siebie bardzo dobrze. Powiedziałbym w ten sposób, ale żeby wykorzystać go jako wzmacniacz, a nie samą symulację, no to potrzebujecie czegoś jeszcze, żeby faktycznie napędzić jakąś kolumnę, jakiś odsłuch czy cokolwiek. Ja cały czas się biję z myślami, nie? Bo nie ukrywajmy, sprzęty od Universal Audio to nie jest zabawka dla, to nie są sprzęty dla jakby początkujących gitarzystów, no to nie są też sprzęty dla osób, które mają, zaczynają swoją grę i to nie są też, które są w środku swojej gry, nawet bym powiedział, bo są to już sprzęty, które kosztują swoje. No i za taką koseczkę musicie zapłacić 1600 zł, 1500 zł. No okolice 1500, no. Więc nie jest to mało pieniędzy, szczególnie, że jest to symulacja jednego wzmacniacza. No tak. Z drugiej strony, jeżeli chcecie kupić sobie wzmacniacz, który będzie grał jak Fender i nie chcecie nosić ze sobą komba 2.12, on jest chyba 2.12 albo 2.10, jeśli dobrze pamiętam. Albo jeden, no nieważne, w każdym razie. A tam nie było różnych wersji? Na pewno były różne wersje i na pewno ostatnia wersja jest na przykład cyfrowa. Nieważne, w każdym razie
Chodzi mi o gabarytowo. Gabarytowo i ciężarowo, no to macie tak jak cały ten nasz kadr, nie? Znaczy, no, jeżeli kolumna, powiedzmy, że to jest 212, kolumna 212 waży 25-30 kilo. Tak. Do tego dokładacie małego heada. Więc macie kombo, które będzie ważyło... No dużo, no nie... Z 40 kilogramów. No i więc, a tu macie kostkę, która jest taka, możecie ją zabrać tylko ją na koncerty. Tak. I wpiąć się w linię i koniec. No, możecie na tym zagrać koncert i nawet się nikt nie kapnie, że jeżeli używacie, no tyle. No. Co mam, więc co tu więcej dodać? Nie? Więc dokładając do tego kolumnę FRFR, tak, za trzy koła macie cały rig, nie? W zasadzie. No. Macie, wzmacniasz odsłuch, wszystko macie i spokojnie możecie na tym ogrywać, grać koncerty, możecie dobudować pedalboard. Więc jest... Możecie stworzyć sobie z takiego efektu backup, czyli powiedzmy, tak, że macie już wzmacniacz, na którym gracie i to jest okej, okay, no, ale zamiast wozić drugi wzmacniacz jako backup, to dokładnie, możecie sobie wziąć Dreama i macie. Nie, chłopaki z Comateriona wożą combo na przykład całe. No tak, sobą, chłopaki nie? z Comateriona wożą ze sobą całe combo. Całe combo to jest 50 kilo, bo to jest combo 212 z ogromnego heada. A zamiast tego można by było mieć taką kostkę, na przykład, nie? Albo, no, tu jest tyle opcji do wykorzystania, że fakt, tak jak powiedziałeś, z tym się zgodzę, że to nie jest sprzęt dla początkujących. No bo kupując coś takiego, to już raczej wiesz, czego chcesz. Musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć, czego chcesz, nie? Ale z drugiej strony ilość zastosowań jest tak ogromna, że mimo wszystko, mimo że nie jest to sprzęt dla początkujących, jest raczej skierowany do, powiedzmy, konkretnej grupy odbiorców, to i tak ta grupa jest dość szeroka. No tak. Tak bym to podsumował. Także jeżeli chcecie sobie kupić Fendera 65 Reverb... Tak, takiego, co się wam zmieści w kieszeni. To myślę, że spokojnie możecie celować w kostkę, której tu już nie ma, ale ja ją wrzuciłem w birolach. Cóż tu więcej dodać? No to by było chyba na tyle. W ogóle tak, zapomnieliśmy powiedzieć, że partnerem tego testu była audiostacja, która wysłała nam tą kosteczkę do testów. Możecie sobie ją kupić, obejrzeć w linkach na dole. Tak samo tak Oxa, jak słyszeliście niedługo, jak pełny test Oxa, który tego, będzie trwał 3 godziny. 4? Porównamy do fraktala? No, oczywiście. Także też Oxa, niedługo testy Liona, tak się nazywa chyba też. Tak, Lion, no. Wzmacniacz Lion. Lion albo Lion. I w ogóle Lion. Dużo testów przed nami i także... Przed wami też. Także trzykujcie dużo kawy sobie. O, tak. Po filmy będą długie teraz. Dużo kawy. Będziemy dużo gadać. A może my sobie tu po prostu kawę przynieśmy. Przydało mi się. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, kciuki w górę. Albo w dół i subskrypcje. Dzwoneczki, lajki. Dzięki, że jesteście i co? I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios.